Cześć, witajcie, z tej strony Wacha, a przed wami kolejny odcinek z Morrowind. W poprzednim miałem pewne problemy z oddaniem dwemerskich planów do naszej przełożonej w Ald'ruhn. Nie wiem czemu nie mogłem tego oddać, ja te plany chyba miałem ciągle w ekwipunku, a ona mówiła, że i tak ich nie mam. No ale w końcu się udało i tym samym zakończyliśmy misję w Ald'ruhn. A ja już poza nagraniem rozpocząłem sobie misję w Gildii Magów tutaj w Sadrith Mora. Dwie pierwsze misje już sobie wykonałem, były one bardzo proste i polegały... Jedna polegała na odprowadzeniu jakiejś badaczki do portu, a druga polegała na kupieniu książki, więc po prostu odpuściłem sobie nagrywanie tego. Teraz mamy chyba coś ciekawszego, bo mamy zorganizować spotkanie z popielnymi. Dokładnie z jedną z wieszczek popielnych i musimy udać się do Tel Vos. Mamy udać się do obozu Achemusa, który znajduje się w północno-wschodnim rogu Vvardenfell. Trzeba dopłynąć do Tel Vos i ruszyć wzdłuż brzegu na północ. Jeśli dojdziesz do morza, to znaczy, że jesteś już za daleko. Dobra, czyli... no to prawdopodobnie jest gdzieś tutaj. Tylko jak ja mam się tam dostać? No muszę jakoś dopłynąć do Tel Vos. Teraz jesteśmy w Sadrith Mora. Zobaczymy, gdzie tutaj możemy dopłynąć w ogóle. Podróż. Telbranora, Tel Mora, Dagon Fel i Ebonheart. Tutaj mamy Margan, Dagon Fel. No jak ja mam się tam dostać w ogóle? Gnisis, Alt Veloti. Z Dagon Fel może by się jakoś udało. No dobra, popłyniemy tam. No niestety nie mamy tutaj nic, ale za to jest to Tel Arun. I spróbujemy stąd. Vos. Gdzie było Vos? Vos chyba było tu... Nie, tutaj jest Vas. Tel Vos, dobra. No to to będzie to chyba, po prostu. Jesteśmy? Jesteśmy. I teraz tak, mamy udać się... ruszyć wzdłuż brzegu na północ. No czyli tutaj mamy się kierować, tak? Czyli dokładnie w tamtą stronę. No dobra, czyli tak zrobimy. Zapiszemy sobie tutaj grę. Szczerze mówiąc, ja chyba nigdy tutaj nie byłem. Nie wiem, co to za miejscowość. No, ale nie będę się zastanawiał, tylko po prostu ruszamy do przodu. Nie wiem, wydaje mi się, że powolutku dążymy już do ukończenia wszystkich misji w Gildii Magów, bo z tego, co ja pamiętam, to już naprawdę długo to ciągniemy i non-stop robimy te zadanka w Gildii Magów. Ale myślę, że są one dość ciekawe. Więc warto je rozwiązywać. A, tutaj już sobie odpuszczam te kraby. Z tamtym też niezbyt chce mi się walczyć. A tutaj mamy... kurczę, jak się nazywał ten stwór? To był Guar chyba, z tego co pamiętam. Zobaczymy, mam nadzieję, że oni mnie tutaj nie zaatakują. No, chyba nie mają zamiaru. Czego chcesz, obcy? No chyba za dużo z nimi nie pogadam. Tak, to jest Guar, juczny Guar, tak dokładnie. Oczywiście ten jest juczny. O, ten mnie zaatakuje. Wzdłuż brzegu na północ, jeśli dojdziemy do morza, to znaczy, że jesteśmy za daleko. Tutaj zaraz będzie już morze. O, jest obóz, dobra. No to za dużo się nie naszukaliśmy. I teraz mamy poszukać chyba tej wieszczki jakiejś. No to taka wieszczka prawdopodobnie będzie siedzieć gdzieś w namiocie. Jurta Adamusa. No to będzie prawdopodobnie gdzieś tutaj. Tutaj jest popielny Han. Nie wiem, czy ja mam jej imię w ogóle. Dobra, popatrzymy sobie jeszcze po tych namiotach. Jest Jurta Wieszczki. Zapiszemy sobie grę. Czego chcesz, czego od nas chcesz, obcy? Nie mamy nic, co warto by było nam odebrać. Zostaw nas w spokoju, dobrze? Zorganizować spotkanie. Ten Argonin nie spotka się ze mną. Mogę co najwyżej wysłać moją uczennicę Mina Bibi. Czas już najwyższy, aby zobaczyła, jak żyjecie wy, przybysze, i pozostawiła za sobą dziecinne zachowanie. Grobowiec Favel to miejsce, w którym należy jej szukać. Mina Bibi nie szanuje naszych zwyczajów. Jest jak siostra dla każdego przybysza, który odwiedzi nasz obóz. Obawiam się, że nie wyrośnie na mądrą kobietę. Grobowiec Favel znajduje się na zachód od naszego obozu. Idź wzdłuż wybrzeża, miń ruiny. Jeśli zajdziesz na popielne ziemię, to zawróć. Żyją tam wyrzutkowie z naszego pielemienia. Są niebezpieczni. Unikaj ich za wszelką cenę. No dobra, czyli musimy iść do jakiegoś grobowca. Na zachód od tego obozu, czyli musimy się kierować gdzieś tam. Tam w oddali właśnie już się zaczynają te popielne ziemie, tak mi się wydaje przynajmniej. A tutaj mamy... jak one się nazywały, nie pamiętam już. O, to są, o, skarabeusze. Jest z nich coś ciekawego w ogóle? Żywica skarabeusza, wartość 50, możemy sobie zabrać. No i musimy się rozglądać teraz za jakimś grobowcem. Grobowce są charakterystyczne w wyglądzie. To na przykład nie jest grobowiec, to jest kopalnia Ekwama, bo tutaj przed wejściem mamy robotnicę jakąś. Dobra, wyjdziemy sobie tutaj gdzieś na górkę, żeby po prostu lepiej teren widzieć. Tutaj mamy daedyczne ruiny. Ona coś wspominała, że mamy minąć ruiny, więc idziemy dalej. Tam z kolei mamy dwemerskie ruiny. A mnie... O, tutaj jest. Miałem mówić, że mnie coś atakuje, bo wydawało mi się, że muzyczka się zmieniła. O, mam mało kondycji. Nie mogę go trafić za bardzo. No... Dobra, czy ja mam na przykład jakiś pierścionek, który mi przywraca kondycję? Pewnie nie mam nic takiego. Dobra, więc trzeba sobie łyknąć miksturkę przywrócenia kondycji. O, tutaj coś mamy. Dobra, wejdziemy teraz sobie na tą górkę i mam nadzieję, że z niej już zauważymy ten grobowiec. Tam są te ruiny, je musieliśmy minąć, więc idziemy dalej. A grobowiec... Może będzie gdzieś tutaj. No nie. Tam mamy coś, ale to też nie jest grobowiec. Ona mówiła o grobowcu, tak? Jest w rodzinnym grobowcu. Ale to grobowiec nie jest. Tutaj mamy Guara. Dobra, no może przesuniemy się bardziej w tą stronę. O, szczur. No tu są już te popielne ziemie. Ona mówiła, żebym zawrócił, gdy do nich dojdę. O, tutaj jest ten grobowiec, dobra. No to znaleźliśmy go. I teraz nie wiem, ciekawe, czy ona będzie siedzieć gdzieś tutaj na początku tego grobowca, czy wlazła gdzieś i będziemy musieli jej szukać i przeszukiwać połowę grobowca. A no wiem. Nie no, to jest grobowiec rodziny Nerano. My mamy iść do grobowca rodziny Favel, więc to nie jest ten grobowiec niestety. No czyli w pobliżu musi być jeszcze jakiś inny. No niestety ja go tutaj nigdzie nie widzę. No tam dalej już chyba nie mamy iść. Mieliśmy się nie zbliżać do popielnych ziem, a przynajmniej na nie nie wchodzić, więc... Wydaje mi się, że to ma być gdzieś tutaj. Wow, Wow, to jest jakiś większy skarabeusz, czy mi się wydaje? O, źle sobie nacisnąłem. Zarażony, ale nie wiem, czy on jest większy od tamtych poprzednich, czy nie. Może mi się wydaje tylko. No to nie będzie to, bo tak grobowce nie wyglądają. Problem w tym, że żadnego innego tutaj nie widzę oprócz tamtego. Kurczę no. Gdzie może być ten grobowiec? O, tutaj mnie ten zaatakował. One zazwyczaj są spokojne. A to jest jakiś dziki guar, który się na mnie rzucił. Tam sobie ktoś stoi, zaraz zobaczymy. Zabity, zapiszemy grę. I mam nadzieję, że one mnie tutaj nie zaatakują. A, jednak atakują. Dobra, więc w takim razie na pewno musimy przywrócenie kondycji wziąć, bo inaczej przecież nawet nie trafimy w nie. O, i tak myślałem, że to będą jakieś czarownice. Wow. Ciekawe, czy teraz przeżyję. Mam nadzieję, że mam jakieś przywrócenie zdrowia. Dobra, coś tu jest, ale nie wiem, czy ja w tym momencie nie dostałem kulą ognia. Dobra, żyję. O, jest i grobowiec. Z kim ja tutaj walczyłem w ogóle? Nic ciekawego przy sobie nie mają. Jakaś skrzynka. 25 sztuk złota. Nie wiem, czemu ona mnie tak poraniła. A, nie mają nic ciekawego. Ale dobra, jest grobowiec. I to już chyba musi być ten. No, ona chyba nawet mi mówiła, że mam iść wzdłuż brzegu, a ja gdzieś tam poszedłem, no, więc mój błąd. Ale trudno, pochodziliśmy sobie troszeczkę. No i jest grobowiec rodziny Favel, czy tam Favel. Dobra, no i to jest prawdopodobnie ona. Nie wiem, czemu ona siedzi w tym grobowcu. Nie znam cię, czego chcesz? Dobra, może najpierw powiedz coś o sobie. To też jest wieszczka. Zorganizować spotkanie. Owszem, pomówić z drzemką w cieniu drzew mogę. Drzemka w cieniu drzew to jest właśnie ten nasz obecny przełożony. Ty jednak także musisz mi pomóc. Przysłano mnie tu przez Sinamu. To miała być kara. Kazała mi uspokoić zdenerwowanego przodka. Moja magia jednak na niego nie działa, a do walki brakuje mi siły. Odszukaj ducha Kanit. Dobra, odpuszczę sobie czytanie tego nazwiska i spraw, aby zasnął w spokoju. No, czyli tak czy siak my ten grobowiec musimy przeszukać. Ale w tym odcinku już sobie to odpuścimy i po prostu zajmiemy się tym w kolejnym. Tak więc oczywiście zapraszam was do oglądania kolejnych. Do usłyszenia. Cześć.